Widzimy już i Rafała Trojanowskiego, i Michaela Maxa przy taśmie startowej. Dojechał też Paweł Miesiąc. Jest też Grzegorz Stróżyk. No, jeżeli tutaj poznaniacy faktycznie chcą wygrać różnicą 10 punktów, by mieć przed rewanżem w Rzeszowie jakieś szanse jeszcze na awans do pierwszej czwórki play-off, no to muszą dziś tutaj pojechać naprawdę skutecznie. Nie robić takich błędów jak w wyścigu 5 i 6, gdy przegrywali podwójnie. Pojechać tak, jak jeżdżą dzisiaj Mateusz Szczepaniak i Zbigniew Suchecki, która to para w dwóch swoich wyścigach była niepokonana. Zobaczymy, czy Rafał Trojanowski i Grzegorz Stróżyk będą umieli dzisiaj tutaj w tym 8 wyścigu skutecznie powalczyć ze Szwedem Michaelem Maxem i Polakiem w barwach zespołu z Rzeszowa Pawłem Miesiącem. Niespełna 20 sekund pozostało nam tutaj do upłynięcia tych regulaminowych 2 minut. Zawodnicy jakoś niespecjalnie się spieszą, by tutaj ustawić się w pełnej gotowości przed taśmą startową, ale już są, bo nie mają innego wyjścia. Za chwileczkę taśma w górę i rusza 8 wyścig meczu PSZ Widzią Poznań Marma Hadykówka Rzeszów. Grzegorz Stróżyk został na starcie, Michael Max wyszedł tutaj wyśmienicie, ale tutaj Rafał Trojanowski wyrżnął z całej siły w bandę. Wyścig oczywiście jest przerwany. Zaraz zobaczymy, jaka będzie decyzja arbitra, ale przede wszystkim jaki jest stan zdrowia kapitana poznańskiego zespołu Rafała Trojanowskiego. Biegną do niego lekarze, biegną pomocnicy tam bez wątpienia. Mieliśmy do czynienia ze starciem któregoś z zawodników z Rzeszowa i Rafała Trojanowskiego. Za chwilkę zobaczymy, coś tam się wydarzyło. On został wzięty w kleszcze między dwóch zawodników z Rzeszowa i nie miał szansy na to, żeby utrzymać się na swoim motocyklu.